10 minut po 11. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Zapraszają Bernadeta Szczypta i instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Jak zwykle, szuranie, słuchawkami, odplątywanie kabla. Bo ja nie sądziłem, że pani do mnie mówi, że mam godzinę podać. No a kto miałby podać godzinę? Nie wiem. Marek któryś? Nie skupiłem się nawet, bo kabelek cały zaplątany jest. Jak mam słuchawki, to już jak cały kabelek zaplątany. A, to moja wina, że kabelek nie, zaplątany. Nie, kogoś kabelek zaplątał. Mm-hmm, pani nie zaplątała, pani ma swój kabelek, swoje słuchaweczki. Prościutki, śliczniutki. Tak. A propos Marków, Marek Kołodziej dba o jakość przekazu na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów, czyli znowu można nas oglądać. A Marek Maśniak dba o to, żeby państwo mogli z nami rozmawiać telefonicznie. Zapraszamy 17 i 7 dwójek. Krzysztof Kogut dba o całość, a w środku jesteśmy my, Bernadeta Szczypta i Tomasz Pogroszewski. Raz jeszcze państwa witamy. Panie Tomku, co dobrego, co słychać, jak się jechało do radia i jak panu minął ten tydzień? Minął bardzo fajnie. Mam wypunktowane, co się wydarzyło w tym tygodniu. Muszę zacząć od pozdrowień Robsona. Będąc na wzniesieniu z kursantem, ćwiczyłem w takim miejscu przy agrohurcie, ruszanie na wzniesieniu z hamulca awaryjnego, fajne miejsce, nieuczyszczane w ogóle przez ludzi. I podchodzi do mnie pan, puka w okno i mówi: panie Tomku, słuchamy audycji razem z Robsonem, niech pan pozdrowi Robsona, będzie przeszczęśliwy, więc pozdrawiamy Robsona. Kimkolwiek by Robson nie był. Druga sprawa trochę poważniejsza. Spotkałem pana na wózku inwalidzkim, elektrycznym wózku inwalidzkim. Nie wiem, czy pani pamięta, pani, co ja tak. Się pytam, czy pani pamięta. I jak była mowa o tym, że ci osoby niepełnosprawne jeżdżą tymi wózkami po dwie drogach. Albo trzy audycje, prawda? Temu. Tak. Więc rozmawiałem z tym panem i pierwsze moje pytanie było, czy to jest pojazd jakiś mechaniczny, elektryczny, czy to jest wózek inwalidzki, co to jest. Pan do mnie mówi: no to jest wózek inwalidzki. Ja mówię: więc jest pan pieszym, jak pan nim się porusza. No tak. Ja mówię: więc gdzie pan powinien jeździć? Mówi: oczywiście, proszę pana, po chodniku. A jechał pan po pasie dla rowerów na Jałowego. I ja mówię: no właśnie. Mówię: a jedzie pan po pasie dla rowerów. A on mówi, ten pan do mnie mówi: niech pan popatrzy na te chodniki. Przecież ja z tego wózka bym raz, żebym na ten chodnik nie wjechał, albo gdzieś bym nie zjechał, albo bym się przewrócił, albo bym spadł. Mówię: także ja też nie jestem szczęśliwy z tego powodu, że jadę po pasie dla rowerów albo po jezdni. Wcale mnie to nie bawi. Wcale nie jestem zadowolony z tego powodu, ale nie mam możliwości, infrastruktura nie pozwala mi jechać po chodnikach. I faktycznie, jak ja się zacząłem przyglądać, jak wyglądają nasze chodniki, te takie starsze chodniki, to naprawdę jest masakra. No i ten pan, nie dziwię się, że jeździ po pasie dla rowerów albo po jezdni, no bo no jakoś poruszać się musi, prawda? A że chodniki mamy takie, jakie mamy, nie mówię o samym chodniku, mówię o zjazdach z chodników na jezdnie i tak dalej, tych podjazdach. Także to jest masakryczne. Pan mi wytłumaczył, że inaczej nie będzie, on nie jest z tego powodu szczęśliwy, ja mu się wcale nie dziwię, ale będzie musiał dalej jeździć po pasie dla rowerów, po jezdniach i tak dalej. No i najlepiej zapytać u źródła, prawda? To zupełnie inaczej wtedy patrzymy na te kwestie. Dzisiaj zauważyłem, wie pani, jeszcze taką jakąś, nie wiem, przypadłość, czy to przymrozek, czy nie mam pojęcia co, że ludzie na rondach, dzisiaj ćwiczyłem z kursantką jazdę po małym rondzie, takie rondo z jednym pasem ruchu przy Nowym Świecie, na 5 pojazdów, 3 pojazdy wyjeżdżające z ronda nie włączają kierunkowskazu. Panie Tomku, mam identyczną obserwację. Wczoraj pokonałam dosyć taki spory dystans. To jest jakaś plaga. Jakaś plaga? Nie wiem, czy mróz wyłącza ludziom mgła? Do kierunka, czy nie wiem, czy mgła i tumanieją. I tumanieją. Tumanieją jak ten zwierz w Pawlakach. Nie mam pojęcia, ale coś się dzieje. Drodzy słuchacze, pamiętajcie, jeżeli wyjeżdżamy z ronda, zawsze z prawym wyjazdowym kierunkowskazem. Zawsze. Musimy zasygnalizować tym, którzy chcą wjechać na rondo. Mój kursant był cały spieniony. Mówi: panie Tomku, widzi pan, znowu ten czarny bez kierunku wyjechał. Więc teraz ten czarny, jak wjedzie na rondo, będzie chciał wjechać i będzie ktoś wyjeżdżał przed nim z tego ronda bez kierunkowskazu, to ten czarny też będzie mówił: o, bez kierunku wyjeżdża, prawda? Muszę na niego czekać, myślę, że on będzie jechał przede mną. Więc włączajmy kierunkowskazy przed wyjechaniem z ronda, zawsze prawy wyjazdowy. A może by jakoś sobie przypominać o tym? Co by sobie takiego robić? Ja wiem, pan ma sposób na kursantów. A kursantów to ja mam sposób, ale myślę o słuchaczach, myślę o wszystkich kierowcach. No to jak my możemy, co możemy zrobić, żebyśmy zawsze o tym pamiętali? Tylko nic, tylko przekazywać jeden drugiemu. Nawet jeżeli jesteśmy pasażerem, a teraz słuchacie państwo nasze audycje, jesteście pasażerem, ktoś wyjeżdża z ronda, można się zapytać: masz kierunkowskaz, sprawy ten wyjazdowy taki, bo należy sygnalizować? No ja wiem, ty nie cwaniaku i tak dalej, nie? Mm-hmm. No, ale może tak. A ty co taka dzisiaj nadwrażliwa jesteś? Co ty się tak denerwujesz? No tak, wczoraj tak. To miałam. Co ty się tak denerwujesz? Wolę sama jeździć do pracy.
Tak, to jest temat drażliwy, nie będziemy go kontynuować. Czy coś jeszcze tak, sobie pan wypisał? Mam jeszcze jedno. Spotkałem gońca z urzędu, wie pani? Ale biegł? Nie, jechał rowerem pod prąd na drodze jednokierunkowej. Więc wyjechał na mnie prosto, musiał mnie ominąć. Myślałem, że wskoczy na chodnik, ale on nie wskoczył, tylko chciał mnie ominąć, to jadąc pod prąd. Z mojej strony, czyli z prawej strony, otworzyłem okno, mówię, pan pod prąd jedzie. On mówi do mnie, ten pan mówi, wiem, ale jestem gońcem z urzędu. Ale może gońcem z urzędu wolno. Właśnie pytam, mówię, to gońcem z urzędu wolno po jednokrotnie. Nie, śpieszę się bardzo. I poleciał dalej. Bo widzi pan, gdyby pan czekał na korespondencję z urzędu, tak, to goniec pewnie byłby istotny. I chciałby pan jak najszybciej mieć ale tę korespondencję. Ale jakby ktoś go potrącił, by zabił, nie wiem, albo coś by się wydarzyło z gońcem z urzędu. Bo jak kuzanka mówi, że kiedyś byli gońcy królewscy, byli gońcowie, tak? Goniec królewski był kiedyś, tak? No teraz jest goniec z urzędu. Ale widziałem potem tego gońca, ale jeszcze raz gonił w innym miejscu. Też była ścieżka dla rowerów, ale on gonił po asfalcie pojezdni. Tam gdzieś w stronę agrohurtu gonił. Ale z drugiej, a raczej już z trzeciej bądź czwartej strony, to dobrze, że ten pan tak się przejmuje swoją pracą, jakie obowiązkowe. Ma poczucie misji. Tak, tylko żeby zgodnie z przepisami, że tą misję wypełniał. Tak, bardzo o to prosimy. Bardzo o to prosimy, bo tak jak pan Tomek mówi, jak się stanie, no właśnie, odpukać nieszczęście, no to co wtedy. No. Pozdrawiał nas już pan Tomek na czacie, na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTube, pan Piotr, pan Krzysztof, a pan Piotr napisał, wyjazd bez kierunku to niestety polska norma. Obserwuję to od kilku lat, czy to na kierunku na Warszawę w Rudnej, czy teraz na Kraków w Świlczy. No właśnie. Ja mam wrażenie, że latem ci kierowcy wyłączali częściej te kierunkowskazy wyjazdowe, że tego takiej plagi nie było. No dzisiaj jakaś masakra. Jak ja na to patrzę, to nie spotkałem czegoś takiego jeszcze. No naprawdę, co chwila. Bo ja po tym rondzie jeżdżę cały czas. To w prawo, to w lewo, to zawracam i tak dalej, żeby ten kursant się z tym oswoił. Także ja tam jestem przynajmniej 10 razy w ciągu 2 godzin, tam godziny, jak nie lepiej. No i to była dzisiaj jakaś katastrofa z tymi kierunkowskazami. Czyli jeszcze raz apelujemy, tak? Kierunkowskaz z ronda, czyli ze skrzyżowania z ruchem okrężnym, prawy, wyjazdowy, zawsze. 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 I wszędzie w takich sytuacjach. Tak. Proszę państwa, dziś mamy temat pieszych. To jest trzeci odcinek jazdy kontrolowanej poświęcony pieszym. Jak ważni są piesi z tego wynika. Będziemy mówić o tym, czego absolutnie pieszym robić nie wolno. Państwa zachęcamy do włączenia się do rozmowy 17 i 7 dwójek. Można także pisać maile jazda@radio.rzeszow.pl, czatować na czacie, bo na czacie się czatuje. Można także komentarze, posty wstawiać na naszym fanpage'u na Facebooku. Zapraszamy. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Pan Mariusz przy telefonie. Dzień dobry, panie Mariuszu. Witam państwa. No po tej muzyce myślę, że już wszyscy się za kółkami rozbudzili. Prawda, prawda. Mamy nadzieję, że trochę wcześniej się rozbudzili. Na pogodę jest fajna taka muzyczka. Mhm. Super. I teraz chciałem się taką, miałem wątpliwość tuż przed świętami wszystkimi świętymi, tak? Wszystkimi świętymi. Właśnie. Jest taki przypadek, mi się trafił. Jest droga dwukierunkowa, wiadomo, przy cmentarzu, czy jeden pas jest zajęty przez parkujące samochody, czyli został jeden pas lewy. I ja na ten pas lewy wjechałem. W połowie tej drogi, może już nawet minąłem połowę tej drogi, z naprzeciwka wjechał pan, który mi zablokował wyjazd z tej drogi. I on mówi, że on ma pierwszeństwo. Ja mówię, tak całkiem nie ma pan pierwszeństwa, bo według mnie nie powinien pan na tą drogę wjeżdżać, bo jak pan wjeżdżał na tą drogę, nie ma z niej wyjazdu. Czyli ja tak to przekalkulowałem, tak samo to jest podobne zachowanie jak wjeżdżanie niby z pierwszeństwem na skrzyżowanie, ale jak się ktoś nie opuścił tego skrzyżowania, my też nie możemy na to skrzyżowanie wjechać, choć mamy pierwszeństwo. No miałem chwilę czasu, byłem zrelaksowany, stanąłem sobie, no i pan też sobie stanął, mówi, że będzie wzywał policję. Mówię, proszę bardzo, to niech pan mnie już poczekał chwileczkę, to niech mnie pan objedzie po chodniku z jego prawej, czyli jeszcze bym musiał na lewą stronę. Ja mówię, nie, bo u nas już tak troszeczkę złośliwie obowiązuje ruch prawostronny. Raczej niech pan tam wjedzie na ten chodnik, jak pan nie chce się cofnąć 20 metrów. No i kto miał rację w tym przypadku? Proszę tego sądzić. Nie, oczywiście, ludziom też wyjaśnić, że ja to
nie wiem, czy dobrze rozumuję, jak jestem na tym pasie zajętym już, to nie powinien nikt wjeżdżać, choć nawet ma pierwszeństwo niby przejazdu, mu się wydaje. No oczywiście, że tak, miał pan 100% rację. Przecież nie można wjechać na jezdnię, jeżeli nie można kontynuować jazdy. Jeżeli pan był na tym pasie, czyli pan był w trakcie manewru omijania, nie miał pan możliwości schowania się między pojazdami, bo tam nie było żadnej przerwy, więc ten kierujący, który wjeżdża z przeciwka, powinien, widząc pana, zatrzymać się, umożliwić panu przejazd. Co by było, gdyby był pan, za panem jeszcze jeden, potem autobus, potem jeszcze jeden, jeszcze jeden i co wówczas, tak? I ten pan z przeciwka ma pierwszeństwo, no bzdura totalna. On powinien pomyśleć logicznie. Ja szczerze mówiąc w przepisach ruchu drogowego nie znajduję takiego przepisu, który mówi, nie, że zabrania się coś tam. Nie, no ale to z logiki wynika, prawda? Z niczego innego to nie wynika, jak z logiki, że no bez sensu zupełnie. No co pan miał zrobić? No, a jazda po chodniku, wzdłuż po chodniku, przepisy zabraniają jazdy wzdłuż po chodniku. To ja wiem, no ale jeszcze mógł tak, ja już, bo to złośliwie, bo mogłem też na ten chodnik wjechać, ale chciałem udowodnić, że nie miał racji wjeżdżając, oczywiście, że blokując to poruszanie się po tym jednym pasie. Pewnie, że tak. Ja sobie poczytam kodeks drogowy, gdzieś poszukam. Bo to bardzo ciekawa sytuacja, tego, tak, ale nie znajduję. Teraz w pamięci nie znajduję takiego przepisu, który by mi pasował do tego. Raczej nie ma, ale to trzeba też stosować takie jakieś zasady. Ogólne, tak, prawda? A tak w ogóle on też wjechał, bo widział złośliwie. No przed świętami takie złośliwości to też żeśmy sobie nie powinni robić. No oczywiście. No w ogóle żeśmy sobie złośliwości nie powinni robić. Nie tylko przed świętami. Nie tylko przed świętami. Dziękujemy serdecznie, panie Mariuszu. Dziękuję. Pozdrawiamy pana. Wszystkiego dobrego. Meldują się pan XLE. Wita nas. Wita także nas pan Grzegorz. Ktoś, kto ukrywa się pod DW. Napisał bądź napisała, jak nie używa kierunkowskazu, to znaczy, że jedzie hybrydą, oszczędza na prądzie. Żarcik, żeby nie było wątpliwości. Może. Może, ale jak ma LED-owe tam te światełka, to na niedużo prądziku biorą. Aczkolwiek, ja też tak miałem, kiedyś tak myślałem, że ktoś, kto nie włącza kierunkowskazu, oszczędza na tych styczniki, to chyba się nazywało kiedyś, takie były takie urządzonka, które tak cykały, cyk, i one się przepalały, ciężko było kupić, że za czasów dawnych, komunistycznych, to oszczędzali właśnie testy, żeby to się nie przepalało, żeby tego nie używać. I tak naprawdę robiło? Cyk, tak, cyk, tak, tak, bo tak cyk, tak pykało. Pan Łukasz jeszcze nas pozdrawia. A propos świateł LED-owych, to mamy tutaj wiadomość od pana Tomasza. Ja ją za chwilkę znajdę, a zacznijmy już może, panie Tomku, temat pieszych. Ciąg dalszy, ostatni odcinek. Czego zabrania się pieszym? Mhm. Więc pieszym zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Obowiązuje to również na przejściu dla pieszych. Czyli musicie państwo pamiętać o tym, że jeżeli, tu mówiliśmy ostatnio o tym, to wynikło tak jakby z innej sytuacji, że jeżeli wchodzimy na jezdnię i nieważne, czy jest przejście, czy nie ma tego przejścia, to jeżeli pojazd nadjeżdża, to my przed ten pojazd wchodzić nie możemy. Zabrania się też wychodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej naszą widoczność drogi. Czyli jeżeli na przykład jest przystanek autobusowy i my wychodzimy zza autobusu, chcemy wyjść na przejście dla pieszych, ale ten autobus zasłania nam tą drogę, więc my powinniśmy zachować szczególną ostrożność i nie możemy bezpośrednio wychodzić na tą drogę. Czy to jest przejście dla pieszych, czy tego przejścia nie ma. Nie możemy tego zrobić, bo coś nam zasłania widoczność i automatycznie zasłania widoczność pojazdowi, który by się do nas zbliżał. Logiczne. Oczywiście. Zabrania się też wychodzenia na jezdnię, przechodzenia przez jezdnię, tak, w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, czyli na przykład na zakrętach. Mhm. Bo generalnie pamiętacie państwo, mówiliśmy, że jeżeli przejście dla pieszych jest dalej niż 100 metrów, my jesteśmy dalej niż 100 metrów od przejścia dla pieszych, to możemy przez jezdnię przechodzić. Ale jeżeli mamy zakręt, czyli ograniczona widoczność, albo, nie wiem, rośnie żywopło czy coś takiego, co ogranicza tą widoczność, nie wiem, co jeszcze może tam być, jakiś ekran dźwiękochłonny może źle ustawiony, nie ma pojęcia, no to wtedy na taką drogę wychodzić nie możemy. To wtrącić. Proszę, wtrącić. A ten wtrącik jest od naszego stałego i pilnego słuchacza, pana Witka z Londynu. Panie Tomku, to co tak cykało w kierunkowskazach, to przerywacz chyba był. Panie taki Witku. Był tak. Brawo. Ja wiem, jak on wygląda, taki metalowy z takim kowadełkiem, takie kółeczko, by tak pyk, 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 tak to się tak stykało.
Dobrze, tak, dobrze. To jeszcze wykorzystam tę przerwę. Proszę bardzo. Pan Tomasz ucieszył się, pisząc wręcz, nareszcie się doczekałem. Pan Tomasz bardzo często poruszał temat tych LEDów nieszczęsnych. Na przeglądach zaczną sprawdzać LEDy do jazdy dziennej. Super. Otóż diagności mają zacząć sprawdzać parametry świateł do jazdy dziennej i zakładają to zmiany prawa, które już trafiły do Sejmu. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, niezmiennie się cieszę. Ostatnio sam robiłem przegląd w swoim aucie, więc podjechałem do pana i mówię, wie pan, tu ostatnio była taka kolejka, teraz zostawię samochód, bo nie mam czasu. Pan zrobi go przejrzy, a ja potem przyjadę, go odbiorę. Dobra, nie ma problemu, tylko musi pan zapłacić. Ja mówię, to potem, nie? Nie, nie, proszę pana, teraz się przed przeglądem płaci. A to pan dopiero teraz się z tym zetknął? Nie, wiedziałem o tym, tylko uciekło mi to z głowy zupełnie. I dopiero wtedy sobie przypomniałem, że faktycznie mój kolega mi opowiadał, że robił przegląd, więc zapłacił za ten przegląd. Znaleźli mu, znalazł mu ten pan dwie usterki chyba, musiał ją usunąć w ciągu 2 tygodni. No i potem przyjechał i pan mu ten przegląd podbił, wydał mu dokumenty. Także mi też... ale podoba się to panu, czy nie? Podoba mi się. Podoba mi się to, że wiadomo, że jesteśmy związani, wiadomo, że przegląd musi być wykonany, że wiadomo, że jesteśmy w systemie, że nie możemy pojechać sobie i powiemy, a tam sobie nie będę naprawiał, niech tak będzie, jak będzie. A to z LEDami, to już mi się bardzo podoba, bo naprawdę to jest plaga. Plaga to się dzieje z tymi pseudo-światłami do jazdy dziennej. Szczególnie teraz to jest wielki problem, prawda? No. Jeżeli już jesteśmy w tym miejscu, to może przypomnijmy sobie przy tym temacie, przypomnijmy sobie, że świateł do jazdy dziennej można używać tylko i wyłącznie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Czyli jeżeli mamy taki dzień jak dzisiaj, nawet jeżeli on jest taki pochmurny, to jeszcze przejrzystość powietrza jest w porządku. Ale jeżeli będą tylko delikatne opady śniegu czy deszczu, musimy włączyć światła mijania. Czyli na światłach do jazdy dziennej jeździć nam nie wolno. Pięknie, to jedna z przypominajek. Mamy nadzieję, że wrócimy do nich nieco później. Dobrze. Teraz pani Katarzyna. Moja córka mówi, mama, włącz strzałki. A propos kierunkowskazów. Dobrze mieć taką mądrą córeczkę. Pewnie. Kolejny komentarz. Moim zdaniem powinno się zlikwidować na przejściach pasy dla rowerów, czyli te przejazdy. Przejazd dla rowerów. Mhm. Jak się jedzie na zielonej strzałce w prawo i nie ma pieszych, to jedziemy. A tu nagle szybki rower przed maską. Co wy na to? Może inaczej. Ja bym nie zlikwidował tych pasów dla rowerzystów, tylko ja bym w jakiś sposób próbował ich ograniczyć, ich prędkość ograniczyć. Prędkość wjazdu. Zmusić ich w jakiś sposób do tego, żeby zwolnili. To, co pan powiedział. Ja widziałem takich rowerzystów niejednokrotnie, którzy z prędkością, nie wiem, 20-30 na godzinę przelatują na zielonym świetle po przejeździe dla rowerów. Jest to niedopuszczalne. Tam trzeba zachować szczególną ostrożność. I tak jak pan mówi, jeżeli robimy prawoskręt, patrzymy na przejście dla pieszych, tego rowerzysty niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Ale pan Łukasz szybciutko dodaje, na zielonej strzałce to musisz się zatrzymać. No, ja się zatrzymuję, ale zatrzymuję się przed sygnalizatorem, prawda? Potem robię prawoskręt, czyli skręcam w prawo i tutaj mi się ten rowerzysta pojawia, czyli ten rowerzysta, który jechał w tym samym kierunku, jak ja jechałem. Czyli ja bez mała go mogę nawet, trudno mi jest go zobaczyć, jak on jest daleko ode mnie, a zasuwa 20-30 km na godzinę. No ja to strasznie się wykręcam, panie Tomku. Się pani wykręca bardzo, ja tak bardzo się nie wykręcam, ale tak kątem oka próbuję tego rowerzystę zlokalizować, jeżeli mógłby być. A propos tego demolowania studia, to pani, bo uderzyłam w mikrofon oczywiście, jak prezentowałam, jak się wykręcam, pani Katarzyna, hihi. Przesadzili pana Tomka, za bardzo machał rękami i demolował studio. Pani Katarzyno, raz tylko pan Tomek siedział gdzie indziej. Tam, gdzie nie chciałem ale siedzieć. Ale zaprotestował i powiedział, że chce siedzieć właśnie tu, gdzie siedzi dzisiaj. No od 5 lat. Siedzę. Tak, siedziałem tu od 5 lat. I będę siedział. I będę siedział. No. My nie lubimy zmian, będziemy siedzieć. Dobrze, to teraz tak, wracamy do pieszych, czy jeszcze, tu jeszcze mamy czułości od państwa. Ponownie pan Witek, już otwieramy, tak przerzucam się z kanału Polskiego Radia na YouTube. Proszę pamiętać, że można nas nie tylko słuchać, także oglądać na nasz fanpage na Facebooku. I tutaj mamy kolejną informację. A co do tych nieszczęsnych LEDów przykręconych do zderzaka, wkrętami do regipsów, to moim zdaniem powinny sypać się za to mandaty i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Jeżeli jakiekolwiek światła, to tylko z atestem. Dziękujemy, panie Witku. No tak, oczywiście, że tak. W 100% popieram, dwoma rękoma się podpisuję pod tym, jak najbardziej tak. To jest katastrofa. Jeszcze niejednokrotnie jest tam 5 tych ledek ma świecić, świecą tylko 3 i to jeszcze mrugające te ledki takie. W ogóle to nic, zero, nic, jakby nic nie było. I jeszcze pan Daniel, a propos rond, nie wiem dlaczego, ale największy problem z włączaniem kierunkowskazów przy zjeździe z ronda mają zawodowi kierowcy MKS-ów i PKS-ów, zwłaszcza ci starszej daty. Wstyd panowie, czy pan Tomek ma podobne spostrzeżenia, bo w Krośnie to plaga.
Nie, nie. Ja zauważyłem, że u nas kierowcy tych samochodów, może ciężarówek mniej, ja mniej mam z nimi do czynienia, mniej je widzę, bo jeździmy po centrum miasta, nie jeżdżę po rondzie na pobitnym sporadycznie, więc tam mi trudno zaobserwować, jak oni się poruszają, ale kierowcy autobusów, nie narzekałbym na nich. Naprawdę sygnalizują to bardzo, bardzo chyba wyraźnie. Nawet nie kojarzę sobie, żebym miał sytuację taką, żebym nie widział, że on włączył kierunkowskaz. No a kiedyś mówiłem też w radio na antenie o tym, że pan kierowca autobusu bardzo ładnie wykonał lewoskręt, prawda? Autobusem na rondzie z dwoma pasami ruchu, czyli wjechał na pas lewy, potem zmienił na prawy i wjechał prawym, mimo dużego autobusu. Bomba. Tak, tak bomba. Było kiedyś. Tak lubimy. Tak. Pan Grzegorz, mam propozycję, aby osobom, które nie używają kierunkowskazów, demontować wajchę, którą włączają kieruny. Jest to zbyteczne urządzenie w ich pojazdach. No, zbyteczne, to można by wiele rzeczy zdemontować. Lusterka można by zdemontować. O nie. Nie? Ale, no wie pan co? Ale mówi pani o tym środkowym do makijażu? Wszystkie się przydają. Znaczy, nie, to znaczy pani się przydają, ale są tacy, którzy nie patrzą w lusterka, im się nie przydają. Można im spokojnie było zdemontować też lusterka. Już? Już. Myślę już. Jeszcze. No, myślę ja jeszcze, wiem, co, widzę. Co jeszcze można by zdemontować. Widzę. Dobrze, no. To teraz robimy krótką przerwę i wracamy do pieszych. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Na naszym kanale YouTube Państwo mogą zobaczyć nie tylko wnętrze studia, ale także wnętrze oczywiście naszej reżyserki Krzysztof Kogut. Pięknie się dziś prezentuje. Mogą Państwo zobaczyć, co też tam się dzieje. Jak ubrany jest Krzysztof? Koszula w kratkę. Dobra, już widzę. Nawet na mnie nie patrzy. Przestań. Ile suwaczków tak? ma do suwania? Mówi, przestań. Pan Piotr. Właśnie dlatego, to jeszcze kontynuując wątek zielonej strzałki i rowerzystów, trzeba się zatrzymać na strzałce, bo nic nie ma, tu nagle rower albo małolat wtargnie przed maskę, albo nieoczekiwanie strzałka gaśnie i jedziesz na czerwonym. Aha, pan w tej stronę pan poszedł, bo, że myślałem... bo, tak, bo pan Piotr cały czas jeszcze mówi tutaj o tym, stoi, wiem. A pan powiedział... A ja już przejechałem w prawo, tak. Już ja skręciłem sobie w prawo tak. Na tej strzałce, a pan Piotr mówi, że zatrzymuje się na strzałce, a mi za autobusu, który stoi obok mnie z lewej strony, na przykład rowerzysta wylatuje, prawda? Nie, no to oczywiście. Bezwzględnie zatrzymujemy się na znakach przed linią w związku ze znakiem stop. Czy ta linia jest wyznaczona, czy nie wyznaczona, to się musimy zatrzymać. I tak samo zatrzymujemy się przed strzałką warunkową, czyli albo przed sygnalizatorem, albo przed linią zatrzymania, która jest wyznaczona. Bo pamiętamy, że tak naprawdę to jest czerwone światło. Tak, bo to jest czerwone światło, oczywiście. I dopiero pod warunkiem, że nikomu nie przeszkadzamy, możemy sobie dalej kontynuować jazdę po zatrzymaniu. A no właśnie, bo to my w tym momencie przeszkadzamy rowerzyście. Oczywiście, no my przeszkadzamy rowerzyście. Tylko ten rowerzysta mi cały czas przeszkadza, jak on zasuwa 20 albo 30 na godzinę przez ten przejazd, to mi przeszkadza cały czas. I jeszcze pan Mateusz, chociaż pan Tomek nie narzeka na kierowców MPK i szeroki uśmiech. Może pan Mateusz jest kierowcą MPK? Może pan Mateusz dzwonił do nas tydzień czy dwa tygodnie temu odnośnie linii przystankowej, że są bzdurnie wymalowane, bo są bzdurnie wymalowane. Ale szczerze mówiąc nie, kierowcy MPK nie widzę takiej agresji wśród kierowców, że wyjeżdżają specjalnie z zatoki, ja włącza kierunkowskaz i wyjeżdża. Kierowców? Nie, oni czekają grzecznie. Tam są jakieś błędy takie, że włączy kierunek, jeśli z kimś zagada, albo nie wiem, bilet sprzedaje, coś tam robi, ten kierunek miga, on ale sam nie wyjeżdża. Miałam ja takie sytuacje. Ostatnio ze dwa czy trzy nawet razy obserwowałam, jak kierowcy radzą sobie z tymi dużymi przegubowymi autobusami na tych wąskich tak naprawdę uliczkach w Rzeszowie. No coś no, niesamowitego. Ja czymś takim mistrzostwo nie świata. Ja czymś takim jeszcze nie jeździłem. Nie mam pojęcia, jak to się jeździ, ale tak, ale mistrzostwo świata, duży szacunek. Podziwiamy. Pytanie od naszego słuchacza z okolic Brzozowa. Policjant jak stoi na postoju w nocy, to czy musi mieć włączonego koguta? Cytat, aha. To jest cytat. Cytat, dobrze. Czyli rozumiemy, że jest kontrol? No właśnie, jeżeli zatrzymał kogoś do kontroli, więc może włączyć światła błyskowe, niebieskie, że kogoś kontroluje, że pracuje, że jest w akcji. Tak samo jeżeli jedzie, powiedzmy, jako pojazd uprzywilejowany, zatrzymuje się gdzieś jako ten pojazd uprzywilejowany, to zostawia te światła, te błyskowe, niebieskie światła. No ale jeżeli stoi, powiedzmy, z tak zwaną potocznie mówiąc suszarką i suszy, no to te światła błyskać mu nie muszą. Kropka. Kropka. Pan Daniel prosi o przypomnienie raz jeszcze, kiedy pieszy, a kiedy kierowca ma pierwszeństwo na przejściu. Kiedy pieszy może wejść, kiedy kierowca ma się zatrzymać. To podstawa, a mało kto o tym wie. No dobrze, spróbujmy. Więc uświadomcie sobie Państwo, że pieszy, po pierwsze, to co mówiliśmy wcześniej, nie może wejść pod nadjeżdżający pojazd.
Jeżeli pieszy jest na przejściu, postawił stopę na przejście, czyli jest już na przejściu, pojazd nie ma prawa wymusić na nim pierwszeństwa. Co to znaczy? To znaczy, że nie może tego pieszego zmusić do zwolnienia, przyspieszenia kroku lub zatrzymania. Więc jeżeli pieszy, mamy powiedzmy, załóżmy, trzy pasy ruchu i my jedziemy prawym pasem, a pieszy wchodzi z naszej lewej strony, czyli ma do nas mniej więcej 8 metrów albo więcej, to jeżeli on wchodzi, to my wcale nie musimy gwałtownie hamować, żeby on przez to przejście przeszedł, bo jeżeli my przejedziemy ze szczególną ostrożnością, załóżmy prędkością 20-30 na godzinę, widząc tego pieszego, obserwując go, czyli zachowując szczególną ostrożność, to my nie wymuszamy na nim pierwszeństwa, bo on nie przyspiesza, nie zwalnia i nie zatrzymuje się. Pieszy też, co jeszcze mógłbym powiedzieć? No, że nie ma bezwzględnego pierwszeństwa, to trzeba powiedzieć. Na przejściu? Racji. Tak, nie ma czegoś takiego. Bo ja myślę, że wiele osób ciągle uważa, że jak tylko się zbliżają do przejścia, to po prostu mają prawo przejść i koniec. No ale to pani powiedziała, że nie mają bezwzględnego pierwszeństwa na przejściu. Jak są na przejściu, to nie, mają. Nie, przepraszam. Właśnie, źle się zbliżają. Jak się zbliżają. Jak się zbliżają do przejścia, tak, to wtedy nie mają tego bezwzględnego pierwszeństwa. Żadnego nie mają pierwszeństwa. Właśnie. Oni są na chodniku. Tak. Oni nie są jeszcze na przejściu dla pieszych. To nie jest Holandia, nie są Niemcy, jesteśmy w Polsce. No dobrze, to pan Łukasz, a co w przypadku, kiedy pieszy zrobi krok na pasy i cofnie się na chodnik? No to jest znowu na chodniku, czyli nie jest na przejściu. Mhm. Mam to w kolejnych punktach, może przeczytam teraz te punkty, bo na przykład zabrania się pieszemu zwalniania kroku, zatrzymania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Mhm. Z tego punktu wynika, że pieszy ma prawo zawracać na przejściu dla pieszych. Czyli my, wjeżdżając na przejście dla pieszych, musimy zachować szczególną ostrożność, bo pieszy, załóżmy, wszedł sobie na przejście, przeszedł pół pasa naszego, tego dla pojazdów. I coś mu się przypomniało. Kurczę, jeszcze ser miałem kupić. Tak. Zawraca na tym przejściu i ma do tego pełne prawo. Ale tak samo jak nie może zwalniać kroku i zatrzymywać się bez zasadnego... Na przykład zawiązać but. Na przykład zawiązać buta nie może, prawda? Bo to jest nieuzasadniona przyczyna zatrzymania się na przejściu. Pieszy musi dynamicznie przez to przejście powinien przejść. Dynamicznie. To jest słowo klucz. No przecież piesi nie przechodzą dynamicznie w dużej części. No często się snują, często tak sobie spacerują, często jeszcze z takim specjalnym wzrokiem pogardliwym na kierowców patrzą i mówią, stój sobie, ja będę sobie teraz szedł, bo jestem na przejściu. Powolutku właśnie, tak. Nóżka za nóżką. No ale w przepisach nigdzie nie mówi, że mamy przechodzić dynamicznie i tak dalej, nie, to wynikać powinno z naszej, jak gdyby, takiego obowiązku, mógłbym powiedzieć, patriotycznego. Mm-hmm. No dobrze, to mówimy o obywatelskiego. O, dobrze, właśnie, tego mi zabrakło. Tak, ale na jedno wychodzi, panie Tomku. No dobrze, czyli mówimy o zwalnianiu, no to teraz drugi margines, zabrania się także przebiegania przez jezdnię. Tak, i zwróćcie państwo uwagę, mówimy o jezdni, nie mówimy o przejściu dla pieszych, że nie wolno biegać po przejściach dla pieszych, nie wolno też biegać, przebiegać przez jezdnię, należy przechodzić przez jezdnię. Myślę, że ustawodawca miał na myśli to, że łatwo się potknąć, przewrócić i będzie wtedy tragedia. Dlatego biegać nie wolno. Nie wolno nam też zabraniać nam chodzenia po torowisku, czyli takiego spacerowania, prawda, po torowisku, że sobie idziemy po tych belkach leżących takich. A może to być przyjemne i może kusić? Może kusić, tak. Jak byłem dzieckiem, było to przyjemne. No właśnie. Ale przepis zabrania chodzenia po takim torowisku. No i dojdźmy jeszcze do przejazdów tymi zaporami. Więc jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o przejazdy te strzeżone zaporami? Strzeżone to one są w cudzysłowie, bo one wcale nie tak do końca są strzeżone, bo nieraz bywa tak, że zapory są podniesione, a pociąg przejeżdża. Także miejmy to na uwadze. Może piesi nie mają takiego wielkiego problemu, co kierowcy z takimi sytuacjami. Więc jeżeli chodzi o pieszych. Jeżeli zapory zaczynają się zamykać, to pieszy nie ma prawa wejść na torowisko, nie może przekroczyć tych zapór, nie może pod nimi przejść, jak one się zamykają. No już katastrofa jest, jeżeli zapory się zamknęły, a pieszy w ogóle pod nimi przechodzi i próbuje przejść. To już jest niedopuszczalne. No właśnie, wzdycham, pan też wzdycha, bo wiemy, jak no, jest. No, ja pracuję na Jałowego, także to bardzo często widzę. A ja jeżdżę przez Langiewicza. Aha, to też mamy pani podobnie. A widziała pani takiego na przykład rowerzystę, który próbuje się przecisnąć? Tak? A wózki z dziećmi? Też? No pewnie, że widziałam. Ale to chyba nie matki, tylko opiekunki chyba prędzej z tymi dziećmi idą niż matka. Matka chyba by nie weszła, nie byłaby taka nierozsądna. Wolałam mnie pytać, kim pani jest. A widziała pani takiego pana na przykład z plecakiem, jak próbuje przejść, tak, mu się plecak zahacza. Oczywiście. I, i wisi wtedy, tak. I boksuje się, i barana robi takie. I nikt mu nie chce pomóc. A mógłby go tak w sumie ten plecak zacisnąć. Nie, bo przewróci się na torowisko, głowa, o nie, nie, proszę, głowa nie na torach zostanie. Tak. Bez sensu. Dobrze, więc wróćmy do tych zapór. Jak się zamykają, bo są zamknięte, nie wolno nam wchodzić. Jeżeli się zaczynają unosić, to pieszego nie interesują ani sygnalizacja świetlna, gdzie kierowca musi czekać, ani to, że te zapory muszą stanąć w pionie. Jak one się zaczynają podnosić, pieszy ma prawo wejść na torowisko. To jest ważna informacja. Bardzo dobrze.
I to wszystko o tym, czego pieszemu nie wolno. Naprawdę skończyliśmy ten temat? Dobrze, to panie Tomku, proszę posłuchać, jaki mam pomysł. Proszę. A co by pan powiedział, gdybyśmy podjęli dyskusję na temat, uwaga, uwaga, praw i obowiązków kierowcy? Kierowcy. O, to szeroki temat. No możemy. Pół roku mamy z głowy. Szukam. Nie podejmowaliśmy takiego tematu. W taki uporządkowany sposób. Właśnie, uporządkowany sposób nie. Mówimy, że kierowca może tamto, musi włączać kierunkowskazy, musi coś tam robić, no ale tak. No możemy spróbować. Podejdźmy do tematu. Dźwignijmy. Ładnie się dźwignie. Pan Grzegorz, proszę jeszcze o poruszenie tematu czerwonych kierunkowskazów. Po samym Rzeszowie jeździ około 10 takich pojazdów. Z tego, co wiem, jest to zabronione w naszym kraju. No czerwone nie mogą być. Muszą być... A nie widziałam takiego. Bursztynowe. Żółty bursztynowy, mówią przepisy. Jeszcze raz. Żółty bursztynowy. Słowo bursztynowy w przepisach się pojawiło? Tak, gdzieś w rozporządzeniu czytałem o sygnalizatorach świetlnych i tam jest właśnie kolor, że to jest żółty bursztynowy. Wow. Ładny, prawda? Bardzo ładne, no bardzo ładne. No ale czerwone to są w Stanach Zjednoczonych i te samochody sprowadzone ze Stanów mają czerwone kierunkowskazy, aczkolwiek myślę, że przy pierwszym badaniu technicznym zostanie to wyłapane i taki samochód nie będzie dopuszczony do polskiego ruchu, bo on musi mieć kierunkowskazy żółte, bursztynowe. Pięknie. Ktoś z Państwa docenia moją dzisiejszą stylizację. Bardzo dziękuję. A pan Łukasz, a propos sytuacji na Jałowego, to jest piękne zjawisko na Jałowego, czyli te plecaczki, wózki, rowery. To wszystko, prawda? To wszystko, tak. Przedzierania się przez torowisko. Tak. Przez takie zasieki. Ale wiecie Państwo, co widziałem? Był przypadek, znaczy kiedyś, jakiś czas temu, powiedzmy miesiąc czy dwa miesiące temu, był jakiś wypadek. Pociąg stanął na tym torowisku, całe torowisko zablokował. No i tak po jakimś czasie doszli ludzie do wniosku, że faktycznie coś się wydarzyło, te zapory nie pójdą do góry. I zaczęli przechodzić, zaczęli kombinować, jak ten pociąg ominąć, jak się przedostać z jednej strony na drugą, czyli z Jałowego na Wyspiańskiego. Gro ludzi postąpiła, sam chyba też tak zrobił, żebym ten pociąg ominął, przeszedłbym za nim, ale gro ludzi widziałem, jak przechodziło pod pociągiem, pod tymi łącznikami między wagonami. Ja tam zobaczyłem, krew mi mroziła się w żyłach, myślę sobie, Jezu, jak ten pociąg ruszy, to będzie katastrofa, będzie masakra. I? Nie, pojechałem, ten pociąg stał tam. Ten pociąg stał z godziny albo więcej, ten przejazd był cały czas zamknięty, bo to jakiś wypadek był gdzieś tam, coś tam. On stał. Halo, mamy telefon. Dzień dobry. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, pan Andrzej, witamy, dzień dobry, proszę tak, bardzo. Witam serdecznie. Ja chciałbym wrócić do tego przechodzenia przez przejścia, nie skończyliście Świetnie. Państwo. Proszę zwrócić uwagę, jaką plagą jest w tej chwili przechodzenie przez przejście, rozmawianie przez telefon i jeszcze pisanie SMS-ów. Niestety, panie Andrzeju, przepisy nie zabraniają tego. No, niestety nie. Nie zabraniają tego przepisy. Nie zabraniają. To jest problem, ponieważ osoba przechodząca i gdyby do czegokolwiek doszło na tym przejściu, jest w pewien sposób obarczona, ponieważ ona nie zwracała uwagi na to, co się dzieje, prawda? No tak, nie zachowała szczególnej ostrożności. Oczywiście, że tak. Można by ją pociągnąć do współudziału za coś tam, co się wydarzyło. Tak. Oczywiście. Właśnie do tego zmierzam. Ja myślę, że tutaj nie jest w porządku. Że przepisy nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością. To oczywiście, że prawda? Nie nadążają. Jest, no tak. Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju. Ja również pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo. No tak, skoro przepisy nadążyły za kierowcami, chociaż tutaj też można by było coś pozmieniać, ale chodzi mi o telefon w ręce. Otrzymanie telefonu tutaj, w ręce tutaj. No tutaj, może rzeczywiście. Ale wie pani, to co ja mówiłem, no trzymanie telefonu w ręce, tak? A jeżeli mam laptopa, tableta, przez który rozmawiam, to jest to telefon, czy to jest tablet, prawda? No, taka terminologia dziwna. Ale wiesz, że pani mówiła mi wcześniej, że słuchacz napisał nam, żebyśmy powiedzieli o tym omijaniu pojazdu, który zatrzymał się, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu. A tak, przepraszam, to pan Tomasz, oczywiście. Pan Tomasz przypomniał o wypadku, do którego doszło na Alei Rejtana przy ulicy Pigonia w Rzeszowie. Tam została potrącona 21-letnia piesza. Sprawca wypadku zamierzał ominąć samochód, który ustąpił pierwszeństwa pieszym. No i okazuje się, że to nie pierwsze potrącenie w tamtym miejscu. Pan Tomasz prosił, żeby wrócić do tego tematu. To miejsca nie znam, ale drodzy kierowcy, mówimy o pieszych, oni mają swoje obowiązki, mają swoje prawa, wy też macie obowiązki, więc pamiętajmy o tym, że jeżeli pojazd zatrzymuje się, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, to my nie mamy prawa go ominąć. Zwróćcie uwagę, co powiedziałem, kierowcy.
powiedziałem, pojazd zatrzymuje się, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Nie powiedziałem, że pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Każdemu pieszemu. Jeżeli pieszy przechodzi przez jezdnię, a nie ma przejścia dla pieszych, nawet jeżeli nie ma, to my nie mamy prawa takiego pojazdu omijać. Chyba dobitnie powiedziałem. A jak to wybrzmiało? Jeszcze celowo się nie wyrwałam od razu. Za takie omijanie jest mandat 500 zł, 10 punktów karnych. Moim zdaniem za cienko, zdecydowanie za cienko. A właśnie, jak teraz poruszyłem temat mandatów, tak, to pan Piotr właśnie, jeszcze pozdrawiam, słuchacz naszej audycji, napisał mi właśnie, że jego szwagier, jak się nie mylę, w Norwegii przekroczył prędkość 20 km na godzinę. Mhm. Wie pan, jakie były konsekwencje? No na pewno kamieniołomy. Prawie. Mandat w wysokości na przeliczniku na polskie złotówki 3,5 tysiąca złotych. I zakaz prowadzenia pojazdu przez 6 miesięcy. Co pan mówi? 20 km na godzinę przekroczona prędkość. Teraz pan Piotr pisał, że szwagier w Polsce nie przekracza prędkości. Nawet będąc w Polsce nic nie przekracza. Niektórym kierowcom nie udaje się tych 50 w terenie zabudowanym nie przekroczyć. Tak, nie przekroczyć. Oj, tak. A tutaj 20 km przekroczone i prawo jazdy na pół roku i 3,5 tysiąca na złotówki. Mamy jeszcze dyskusję na temat mojego długopisu pomponiarskiego. Pan Grzegorz proponuje konkursy, w których do wygrania byłby ten długopis. Pomyślimy, taki podobny. A pani Katarzyna, ja pamiętam audycję, jak pani Bernadetta pisała samym wkładem, a biedny pan Tomasz nie mógł się przez to skupić. Tak było. Państwo macie przerażająco świetną pamięć. Ale ten długopis mnie nie rozprasza, nawet fajnie taki agresywny. Obiecuję, będę zmieniała kolory. Koloru. Tak? Będę zmieniała. Tak, różne są takie pompony. Felieton pana Waldka. Felieton pana Waldka. Przypominam państwu, że felieton jest zaległy, miał być odczytany tydzień temu, stąd też nawiązanie do dnia i święta Wielkiego Niepodległości w Kotka i Myszkę. Pan Waldemar Warchoł oczywiście. Witam, jak tam minęło świętowanie? Taka okazja, myślę, że to obowiązek każdego, kto nazywa się Polakiem. Winni jesteśmy to tym wszystkim bohaterom, którzy walczyli za ojczyznę, za nasz piękny kraj i niestety tak licznie ginęli. Chwała bohaterom. A w telewizjach i w sieci można było oglądać różne pochody, jak i inne formy uczczenia tego święta i można było podziwiać piękną infrastrukturę, również drogową. A wiadomo, nie od razu Kraków zbudowano, trzeba było się najpierw trochę pomęczyć. No bo ja właśnie o tych męczarniach, bo wystarczy ruszyć kawałeczek z Rzeszowa w kierunku Barwinka, żeby niemalże o nie mieć zachwytu. Ale pięknie i szeroko, tu rondo, tam zjazdy i te świeżutkie, bielutkie pasy, a ile latarni montują. Normalnie jak zaświecą, to drugie Las Vegas będzie. Takie las Zwieńczycos. Okolica nie do poznania. A i w Boguchwale też piękny zjazd kończą robić, tylko na razie nie wiem dokąd, bo na końcu tego zjazdu takie wąziutkie dróżki, że ciężko się rozminąć, a poznałem ci ja dobrze te dróżki, bo niejednokrotnie nimi pomykałem w nadziei ominięcia korków. A te korki okna psuły mi krwi okna psuły. Ja już zacząłem popadać w paranoję, już dopatrywałem się spisku jakiegoś. Normalnie gdzie nie pojechałem, tam jakieś roboty i pyk koreczek. Już myślałem, że to się tak odbywa, że jak ja wpisywałam miejscowość docelową w GPS-ie, to od razu kilku gości w pomarańczowych kamizelkach goniło tam, żeby postawić znaki i zrobić koreczek. Chore, nie? No ale tak było. Na szczęście prace dobiegają końca i teraz pozostaje tylko cieszyć się i korzystać z luksusów drogowych. Ale tak się nieraz zastanawiałam, czy frustracja związana z korkami jest ściśle powiązana z ilością pokonywanych dziennie kilometrów. Bo tak na chłopski rozum, to im więcej kilometrów, to tym mniej wyrozumiałości i cierpliwości. No chyba, że się mylę. A chyba się mylę, bo raczej chodzi o charakter, o temperament, a nie o zmęczenie materiału. Chociaż to pierwsze też ma niebagatelny wpływ. No sam już nie wiem. No i na koniec, żeby tak się podpiąć trochę pod temat przewodniej audycji, piesi i kierowcy to jak byk i toreador, to jak ogień i woda. A najlepsze jest to, że gro pieszych jest też kierowcami i idąc po pasach zapomina o tym, tak samo jak będąc za kółkiem zapominają o pieszych. Pieszy, idę wolno, bo mi wolno, albo pasy to mój bastion i ja tu rządzę. A tu niestety nie mają racji. Po przejściu należy przechodzić dynamicznym krokiem. Na pasy wchodzimy, nie wymuszając pierwszeństwa, zwłaszcza jeśli to tylko kilka aut, a później spora luka. Przecież przy ruszaniu te auta emitują więcej zanieczyszczenia, niżeli przy swobodnym niemalże toczeniu się. Ale z drugiej strony, jeśli kierowca widzi sporą grupkę pieszych, dodatkowo jest kiepska pogoda, a za sobą sznur aut, to ładnie byłoby się zatrzymać i przepuścić. Prysznic z kałuży to też nie jest to, czego oczekuje od kierowców pieszy. I
tak to odbywa się wesoła zabawa w kotka i myszkę, gdzie raz pieszy, raz myszką, a raz kotkiem. Dziękuję, przepraszam i pozdrawiam, Waltek. Bardzo dziękujemy, panie Waldemarze. Nasz felietonista, pan Waldemar Warchoł. No pięknie. No bardzo, bardzo trafne. Faktycznie, no, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? Tak to jest. Ja często mam takie obserwacje z kursantami, jak przychodzą na jazdy, na pierwsze jazdy i zaczynamy jeździć piesi tam gdzieś, zaczynają chodzić po przejściach, czy w ogóle. Mówię, panie Tomku, niech pan mi uwierzy, ja już zmieniłem technikę przechodzenia przez przejścia. Ja już inaczej chodzę przez jezdnię. Ja patrzę na samochody i myślę, że ja im przeszkadzam, nie? Czyli to jest właśnie to. A no właśnie. A póki więcej... się nie ma prawa jazdy, tak, to się chodzi troszeczkę tak, inaczej. Tak, tak. Wie pan, bo ja też tak, tutaj pan Waldek pisał swoje doświadczenia, mi się też czasami wydaje, że piesi chowają się w krzakach, a jak ja jadę, to specjalnie mi wyskakują. Pan chyba też ma takie przemyślenie. Ale jest tak, ja nie wiem, znaczy ja, gro mojej pracy to jest w nauce jazdy jako instruktor, więc gro mojego poruszania się po drogach to jest jako instruktor, więc ja mam wrażenie, że piesi nieraz jakby złośliwie wychodzą przed tą naukę jazdy, tak? Stoi sobie pani czy pan i w pewnym momencie, jak my dojeżdżamy, to bach i wchodzi, tak? Jakby nie wiem, czy chce mnie zdenerwować, czy chce kursanta sprawdzić. Nie mam pojęcia. Ale proszę tak, nam to wytłumaczyć. Ale jakby to było takie złośliwe. Mam Państwo wrażenie, że takie by zechcieli, to będziemy bardzo wdzięczni. Dziękujemy. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Marek Maśniak, Marek Kołodziej, instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Panie redaktor Polskiego Radia Rzeszów, pani Do usłyszenza za tydzień.